11. Literacki Sopot. Edycja irlandzka. 18-21 sierpnia. Spotkania, debaty, targi książki i wiele innych wydarzeń. Mamy nasze spotkanie. Są z nami też goście w internecie. Serdecznie witam Państwa na spotkaniu z gościem niezwykłym, ponieważ historia Columa McCanna sama zasługuje na biografię i na opis szerszy niż tylko krótki artykuł. Dość dodać, że to genialne dziecko prasy. Podobno jako 12-latek pisywał już artykuły do dublińskich magazynów sportowych. Człowiek, który przejechał przez Stany Zjednoczone na rowerze. Człowiek, który spędził kilka miesięcy z ludźmi bezdomnymi w Nowym Jorku tylko po to, żeby z nimi pracować potem i stworzyć z tego książkę. I wreszcie człowiek, który napisał powieść, dla której się tu spotkaliśmy, Apey Rogon, który w Polsce ukazał się w tłumaczeniu Agizano i oczywiście wydało go wydawnictwo poznańskie. Książkę, której tytuł oznacza tyle, co kształt o nieskończonej ilości policzalnych boków. I jeżeli niewiele to Państwo mówi, to na pewno czytając tę książkę zrozumieliście głębszy sens tego znaczenia, ponieważ książka ta jest jak kalejdoskop, jak układanka z tysięcy malutkich elementów, które tworzą opowieść o czymś strasznym, niezwykłym, pięknym, o cierpieniu, o rodzicielstwie, o wojnie, ale przede wszystkim o historii dwóch ludzi, o których na pewno dzisiaj poznamy lepiej. Ale zanim to nastąpi, chciałbym poprosić o oklaski dla jednego Columa McCanna. Column, I will just say hi to you. Powiem tylko, przywitam się tylko z... And I will switch to Polish. Przejdę na język polski. Column, w tym powitaniu. Chciałbym cię zapytać o coś, co wydarzyło się przed napisaniem tej książki, a w zasadzie o twojej literackiej drodze. Chciałbym zapytać cię dosłownie o drodze, bo jako dziennikarz wybrałeś się na podróż przez Stany. Może opowiesz mi, co cię do tego doprowadziło i jak ta podróż na ciebie wpłynęła? Dziękuję bardzo i muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością, no bo bardzo chciałbym być z Państwem, bo trudno też wyobrazić sobie, że mój głos teraz odbija się od tych, przez te wszystkie kable podmorskie z Nowego Jorku prosto do Polski, w jakiś sposób, cudownym sposobem, prawie że na żywo pojawia się u Państwa. Także jest to ogromna przyjemność i przy następnym razem obiecuję, że będę na miejscu razem z Państwem. Więc tę podróż przebywam pod kablem podmorskim, ale pierwszą podróż odbyłem, kiedy miałem lat 20. Pojechałem do Stanów Zjednoczonych, żeby napisać powieść. Bardzo ciekawił mnie Ginsberg, Kerouac, bitnikowscy pisarze. Chciałem napisać książkę i nie umiałem, nie udawało mi się, odnosiłem porażki, to poważne porażki, więc wsiadłem na rower. Kolejny rok, półtora roku spędziłem podróżując przez Stany Zjednoczone, począwszy od Bostonu, przez Luizjanę, do Meksyku, przez Nowy Meksyk, do Kanady, a następnie półtora roku temu skończyłem już jako zupełnie inny człowiek. Przyjechałem przez most Golden Gate w San Francisco i tam spotkałem bardzo wielu ludzi, miałem różne przygody, praktycznie co noc przez półtora roku sypiałem na kempingach, gdzieś nad rzeką, gdzieś w ogródkach przydomowych u napotkanych ludzi. Więc tak naprawdę spotkałem się z demokratycznością opowiadania i pisarstwa. Przekonałem się, jak bardzo silne jest opowiadanie historii. Nauczyłem się słuchać. Zdałem sobie sprawę, że historie innych ludzi są o wiele bardziej ciekawe niż mojej. Była to podróż nieprawdopodobna.
i było to coś, co tak to odczuwam, że jeszcze nadal, nawet do teraz, tak właściwie tak naprawdę nigdy o tym nie napisałem, to ciekawe, chyba tylko do gazet o tym pisałem, ale nie napisałem żadnej powieści, beletrystyki, ani też literatury faktu na ten temat. I myślę, że jest tak dlatego, że ciągle jeszcze to przeżywam w pewnym sensie. Pan przejechał Europę na rowerze, więc wie pan, jak to jest spotykać ludzi, więc to wszystko tak naprawdę otwiera nam serce na oścież. Bardzo serdecznie dziękuję za tą odpowiedź. Zastanawiam się w takim razie, czy to właśnie to doświadczenie, czy może coś wcześniejszego było takim momentem, w którym przekonałeś się, że pisanie zaczyna się od słuchania innych ludzi. Bo jest to głęboko oczywiście tradycja dziennikarska, ale ty masz ją wrytą w swój kunszt literacki. Tak, powiem szczerze. Chyba nauczyłem się tego, kiedy jechałem rowerem w tej podróży, ale przez większość dni budziłem się, patrzyłem w lustro i stwierdzałem, że nie chcę przez kolejne 24 godziny spędzać w moim własnym towarzystwie. Wolę zamieszkać w umysłach i sercach i głowach innych ludzi. I to jest ciekawe, bo prawie całą moją karierę przeznaczyłem na pisanie o czymś, co tak naprawdę jest poza moim światem takim bezpośrednim. Pisałem o bezdomnych w tunelach metra, pisałem o tancerzu rosyjskim Rudolfie Nurujewie, pisałem o World Trade Center nowojorskim, napisałem też tę konkretną powieść, napisałem też o Irlandii, Irlandii Północnej, ale dużo czasu przeznaczyłem na to, na wychodzenie poza swój świat, na badanie świata innych ludzi. I to jest trochę kontrowersyjne w tych konkretnych czasach, kiedy wydaje mi się, że jesteśmy w pewnym sensie porażeni taką niepewnością. Niektórzy mówią tak, spotkam się z tobą tylko kiedy brzmisz jak ja, albo kiedy myślisz jak ja, albo jeżeli głosujesz tak jak ja. I to jest rzecz niefortunna. Dużo się mówi o przywłaszczaniu kulturowym. Chciałam jedną rzecz o tym powiedzieć. Wszyscy ci, którzy mówią o przywłaszczaniu, zawłaszczaniu kultury i mówią tak od 20 jakichś lat, czyli w środowiskach akademickich i to jest częścią procesu, o którym się mówi na poziomach również ogólnych. Wszyscy ci, którzy o tym mówią, w 100% mają rację. Już od dziesięcioleci, stuleci firmy, przedsiębiorstwa, korporacje, artyści tworzą stereotypy, traktują z wyższością inne osoby, ale z drugiej strony, może nawet z tej samej strony jeszcze, to tak, że tak naprawdę jeszcze z tej samej perspektywy, w tym samym argumencie jeszcze, również jest to możliwość udania się dokądś z pochyloną głową, ze stwierdzeniem, że nie wiem, a chcę się dowiedzieć, że chcę wypełnić płuca mojej kultury, jeżeli pozwolicie mi doświadczyć waszej kultury. I to jest forma celebracji, świętowania kultury. I to wszystko sprowadza się do tego, jak do tego podejdziemy. A częścią tego procesu jest to, jak uczymy się słuchać. A więc nie wkraczamy w czyjś świat, żeby się im narzucić się innemu miejscu, uczymy się słuchać. I tę historię zasłyszaną przynosimy ze sobą z powrotem. I to dotyczy wielu różnych aspektów, o których już mówiliśmy, czyli na przykład dotyczy to dziennikarstwa, dotyczy to słuchania, dotyczy to poczucia pokory, dotyczy to poczucia zadziwienia światem, dotyczy to również tego, że musimy wchodzić w interakcję ze sobą nawzajem. To słuchanie wydaje mi się kluczem do zrozumienia, a na pewno jednym z kluczy, bo tutaj porozmawiamy o nich i państwo na pewno mają swoje własne i interpretacje i przemyślenia na temat apoergonu, ale zastanawiam się, kiedy pierwszy raz, gdzie, w jakich okolicznościach usłyszałeś historię dwóch bohaterów
książki Bassama i Ramiego. Powiem tylko dla tych Państwa, którzy książki dopiero przeczytają, że to dwójka rodziców żyjących po dwóch stronach, Palestyna, Izrael, którzy obaj stracili swoje dzieci w wyniku tragicznych wypadków, które się na tym terenie wydarzyły. Ludzi, którzy wbrew temu, czego doświadczyli, chcą porozumienia, chcą dialogu, co wydaje się być wyjątkowe. Zastanawiam się, jak trafiłeś na ich historię i jak postanowiłeś tę historię zaadoptować. Cóż, jestem jednym z prezydentów organizacji o nazwie 4. Jest to organizacja pisarzy, aktywistów, którzy łączą młodych ludzi tak, aby wzajemnie sobie wydawali historię. Wierzę w taki fundamentalny, demokratyczny instynkt do opowiadania sobie historii. Są tacy ludzie jak Marian James, Ishmael James, Tertius Williams. Wielu irlandzkich pisarzy bierze udział w tym projekcie. Tak więc udałem się z grupą muzyków, aktywistów do Izraela, do Palestyny. To było 7 lat temu. Tak więc podróżowaliśmy przez kilka tygodni. Natomiast w przedostatnim dniu podróży, a tak przy okazji cała podróż była niesamowita. Było to bardzo głębokie doświadczenie. Byłem nim mocno poruszony, czasami wręcz wzburzony przez całe to doświadczenie. Natomiast w przedostatnim dniu w mieście Bejdżela, które leży blisko Jeruzalem, zaraz obok Betlejem, wszedłem do tego małego biura. Siedziało tam dwóch mężczyzn przy stole. Pomyślałem sobie, cóż, może porozmawiam z nimi, opowiedzą mi troszkę o swoim życiu. Nie znałem ich, natomiast w tym momencie moje życie miało ulec transformacji poprzez historię, którą miałem od nich usłyszeć. Jeden z nich to był Palestyńczyk, drugi Izraelczyk. I opowiedzieli mi o tym, jak stracili swoje córki w dwóch oddzielnych incydentach. I nie wstydzę się powiedzieć, że uroniłem łzy tamtego popołudnia. Wiedziałem, że to doświadczenie mnie zmienia, mnie zmieni. Siła przekazu historii tych mężczyzn nie zmieni. Okazało się, że pomimo tego, że myślałem, że po raz pierwszy mi opowiadają tę historię, okazało się, że opowiadali tę historię już wcześniej. W zasadzie taka była ich rola. Opowiadali tę historię już tysiące razy wielu różnym osobom. Wróciłem do Nowego Jorku i pomyślałem sobie, chciałbym o tym napisać. Ale zadałem sobie pytanie, jak, w jaki sposób. Stało się to niemalże obsesją. Historia tych dwóch mężczyzn, ciągle o nie myślałem. Wróciłem ponownie do Izraela, usiadłem z nimi i powiedziałem Bassam, Rami, czy mogę napisać was książkę? Oni powiedzieli tak, po prostu tak. Powiedziałem okej, to było łatwe. Natomiast potem powiedziałem, nie wiem czy wiecie, ale jestem pisarzem, nowelistą, piszę fikcję. No, wymyślam historię. Oni powiedzieli okej. I potem powiedzieli do mnie coś bardzo ważnego. Powiedzieli, jeżeli możesz w jakiś sposób sportretować część tego, o czym mówimy, to będzie dosyć. To wystarczy. Nasza historia jest wstrząsająca, jest bardzo głęboka. Natomiast jeżeli uda ci się ująć chociaż część tej historii, to wystarczy. Tak więc zacząłem myśleć nad ich życiami, nad tym, co im się przydarzyło, czy myślą, co dzieje się w ich sercach. Przyjeżdżałem kilka razy jeszcze do Izraela, na zachodni brzeg. Spędziłem z nimi sporo czasu, poznałem ich bliżej. Zacząłem pracować nad strukturą powieści, tak jak w baśniach z Tysiące Jednej Nocy. Mamy tam wiele takich wątków, które niejako później dopiero się pojawiły. Oczywiście był to proces często bolesny, zadając sobie pytania, jak opowiedzieć tą historię, czemu mam ją opowiadać, czy mam prawo do opowiadania tej historii.
Natomiast koniec końców wydaje mi się, że udało się. Jestem zadowolony z efektu końcowego. Rami i Bassam są bardzo dobrymi przyjaciółmi. Niestety nie podróżowaliśmy razem z powodu pandemii, natomiast pewnego dnia, mam nadzieję, być może nawet pojawimy się na festiwalu za rok. Chciałbym, aby wszyscy mogli poznać Rami i Bassama. To niesamowici ludzie. Wspaniałe postacie. Myślę, że to byliby świetni goście naszego festiwalu, a ich historia z ich ust usłyszana miałaby dodatkową moc, ale zastanawiam się... Pisarze często powtarzają, że pisanie jest wyjątkowo samotnym procesem i zdaje się, że w tym przypadku, a przynajmniej tak sobie to wyobrażam, do końca tak nie jest. To znaczy, jak wiele z powstania tej książki to właśnie spotkania, to rozmowy i oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś wyliczanki, a jak wiele to jest właśnie wyobrażenie sobie tego, co oni, czego doświadczyli. Oczywiście wszystko na koniec jest tym wyobrażeniem sobie, ale zastanawiam się też, jak oni to, że to tak łatwo zgodzili się na historię, to jedna rzecz, ale zastanawiam się, jak wyglądał ten proces poznawania się, no i właśnie pisania jako taki niesamotny proces. Cóż, musieli oczywiście mi zaufać, ja musiałem zaufać im. Natomiast jednym z wielkich pytań naszych czasów jest to kwestia tak zwanej postprawdy. Tak? Pytanie, co jest prawdą? Co jest prawdą, a co nią nie jest? Kwestia fikcji. A fikcja oczywiście pochodzi od słowa fictus, czyli kształtowanie czegoś. Ale ja również piszę reportaże, jestem również dziennikarzem. Tak więc istnieje tu swego rodzaju napięcie pomiędzy tym, co jest prawdą, a tym, co może być zmanipulowane jako prawda. Fakty mogą zostać zmanipulowane, mogą stać swego rodzaju najemnikiem w podążaniu w pewnym kierunku, czy w przeprowadzaniu pewnych bitew. Tak więc mamy również różnicę pomiędzy prawdą a szczerością również. Tak więc jedną z rzeczy, do których zmierzałem, którą chciałem tu osiągnąć, było opowiedzenie takiej szczerej, głębokiej historii o tych dwóch mężczyznach. Oznaczało to, że muszę poczuć teksturę ich życia, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Musiałem również oczywiście mieć fakty, prawdziwe fakty. Jednocześnie musiałem te fakty nieco ująć nieco inaczej, kształtować je w sposób, który pozwoli czytelnikowi w sposób emocjonalny zrozumieć sedno prawdy. Brzmi to oczywiście skomplikowanie i dziwnie, zdaję sobie z tego sprawę, tak więc może przykład. Kiedy pojechałem do Jeruzalem i w książce Rami ma 70 lat i jeździ na motocyklu. Ja również jeździłem na motocyklu, wiem jak jeździć motocyklem. Rami jeździ szybko, jest dobrym motocyklistą. Natomiast jedna z rzeczy, która mnie poraziła, było to, że Rami jeździ automatykiem. Tak? Natomiast ja chciałem, aby czytelnik znalazł się na motocyklu. Tak? Chciałem używać słów typu sprzęgło, zmiana biegu. Chciałem, aby czytelnicy poczuli, że się znajdują na motocyklu. Tak więc zmieniłem jego motocykl z automatyka bez zmiany biegów do klasycznego motocykla. Rami mówił, świetnie, super, super książka. Fajnie, że mnie znowu wsadziłeś na prawdziwy motocykl. Tak więc również zauważył, że nie jest to prawdziwy motocykl, w pewnym sensie, bo to zły motocykl, natomiast według mnie to był ten właściwy motocykl. Wszystkim tym chodzi o właściwy język, o właściwą strukturę. Chodziło również o tej kwestii, kiedy ja sam kończy swój strajk głodowy, byłem w strajku głodowym w więzieniu, wszystko to się naprawdę stało. Mamy troszkę mniej szczegółów. Kończy swój strajk drogowy miętówką. I mam takie zdanie, że smak tego doświadczenia był bardzo miętowy. Tak więc chciałem przekazać tą
To doświadczenie kończenia strajku głodowego i smak mięty wydawał się właściwym elementem poczucia intensywności smaku po strajku głodowym. Tak więc niektóre elementy zmieniałem, kształtowałem je nieco. Natomiast jest to książka nieco hybrydowa, zarówno fikcja, jak i swego rodzaju reportaż. Mam nadzieję, że sprawia, że ludzie myślą o tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co jest oczywiście bardzo ważne, jak zdajecie sobie z Państwo, szczególnie tam, gdzie toczą się wojny, konflikty, tak jak w Izraelu i Palestynie. To o konflikcie i zanurzeniu się z perspektywy autora z zewnątrz chciałbym zaraz porozmawiać, ale zanim o tym, to o czymś, czego Państwo czytając musieli doświadczyć, czyli tego, jak ta książka jest utkana, bo dowiadując się o konflikcie izraelsko-palestyńskim, jego historii, poznając bohaterów, dowiadujemy się też tysiąca małych, pozornie niezwiązanych z tą historią rzeczy, które tak naprawdę ją budują. To znaczy przechodzimy przez siatki, w których łapane są ortolany, przechodzimy przez budowę, na której pracują Chorwaccy, polscy i francuscy sztygarzy i jesteśmy na linie razem z Filipem Petit. Zastanawiam się i znowu to pytanie, nie chcę, żeby ono zabrzmiało zbyt technicznie, ale ta książka wydaje mi się musiała być jakąś wielką mentalną mapą, która jest jakby układanką. Zastanawiam się po prostu, jak te historyjki poszczególne się dobierałeś, jak je układałeś potem, żeby one w tak doskonały sposób zaplotły się w tej historii. Dziękuję, świetne pytanie. Jedna z kwestii do Izraelu i Palestyny, i tu muszę przyznać, muszę się przyznać, że po prostu byłem zszokowany, tak? Wprowadzało mnie to w zakłopotanie, ta cała sytuacja. Jestem z Irlandii, wyrosłem w Irlandii, moja rodzina pochodzi z północnej Irlandii. I sama sytuacja u mnie w domu również jest dosyć skomplikowana, tak więc w pewnym sensie chciałem dać wyraz temu chaosie, temu chaosowi, temu w sensie zagubienia, powiedzieć, że okej, nie wszystko musimy rozumieć, okej, jeżeli jesteśmy wprawieni w zakopotanie, okej, jeżeli mówimy nie wiem po angielsku, najbardziej po słowach I love you, lubię słowa I don't know. Tak więc dostrzeganie tej konfuzji było czymś bardzo ważnym. Chciałem również napisać książkę, która niejako imituje strukturę internetu. Czyli jesteśmy przerzucani z jednej historii do drugiej, z jednego wątku na kolejny. Natomiast koniec końców powracamy zawsze do historii tych dwóch mężczyzn i ich córek. Więc ta struktura zaczynała rosnąć we mnie, kiełkować. Być może brzmi to zbyt mądrze, jakbym wiedział, że to robiłem od samego początku, ale tak nie było. Po prostu tak naprawdę pisarze jako tacy tak naprawdę nie wiemy, co robimy, prawdę powiedziawszy. Po prostu siadamy, piszemy, improwizujemy. Mamy nadzieję, że się uda, ale nigdy nie wiemy. Nigdy nie wiadomo, czy wyjdzie. Tak więc kiedy zaczynałem, pomyślałem, dobra, napiszę powieść, będę miał tam wiele różnych perspektyw, wiele różnych punktów widzenia. Będę miał 50 różnych punktów widzenia. Potem pomyślałem, może 100. A potem miałem taki dzień rewelacji, kiedy zdałem sobie sprawę, że Sam i Rami opowiadają historię swoich córek, aby utrzymać je w pewnym sensie przy życiu. To jest taki moment Szeherezady, prawda? Sedno Szeherezady, Tysiąca Jednej Nocy, Bośni z Tysiąca Jednej Nocy. Tam również mamy wiele, tysiące różnych kawałków, które trzeba połączyć, które muszą razem działać. Dla mnie to było jak tworzenie muzyki w pewnym sensie. I moim zdaniem muzyka ma olbrzymie znaczenie. Nie chcę tu brzmieć bluźnierczo, ale według mnie muzyka w literaturze jest bardziej ważna niż znaczenie
że sam dźwięk, który coś powoduje w naszych mózgach, w synapsach, w neuronach, sam dźwięk, sama wibracja idzie głębiej, niesie z sobą głębsze znaczenie niż samo znaczenie. Ja zawsze poświęcę znaczenie, jeżeli muszę, po to, aby uzyskać właściwy dźwięk czegoś w sposób właściwy. Tak więc dla mnie rytm, dźwięk było czymś bardzo, bardzo ważnym. Tak więc pisanie tej książki to było trochę jak tworzenie symfonii, dyrygowanie orkiestrą. Mamy niskie dźwięki, wysokie, mamy kontrpunkty. Tak więc wszystko to było dla mnie bardzo, bardzo ważne, kiedy tworzyłem tę powieść. Natomiast to się niejako odkrywa. W procesie spędziłem 4,5 roku pracując nad tą powieścią. Nie wiedziałem tego wszystkiego zaczynając. Tak więc, czy mogę tutaj użyć przekleństwa? Proszę. Czy znacie nowelistę Aleksandra Heymana z Bosni? To dobry przyjaciel. Mówi, on często mawia. Brzmi to na początku tak bardzo normalnie, ale on mówi, wszystko to gówno, dopóki już nie jest gównem. Myślę, że to jest niesamowite, bo tak naprawdę chodzi tu o to, żeby usiąść i pracować i mieć tę wytrwałość i tę siłę i to pragnienie i tą siłę wytrwania. Tak na początku tak naprawdę po prostu tylko wyrzucamy z siebie te rzeczy i myślimy, kurka, to jest jakiś śmieć, jakieś gówno. Ale musimy pracować nad muzyką, pracować ciężko, tak jak muzyk. Czy muzycy nie wchodzą do studia, nie zaczynają po prostu sobie brzdąkać, a potem nagle pojawia się jakieś brzmienie i przychodzi do nich? To bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że z tą melodią związane jest coś niezwykle trudnego, bo mamy irlandzkiego pisarza mieszkającego w Stanach. Język, kwestia akcentów już tutaj mnożą nam tą melodykę, ale przecież rozmawiałeś z bohaterami, którzy mówią w dwóch, jak rozumiem, różnych językach. I ta melodyka Izraela i Palestyny sama w sobie musiała prawdopodobnie być zaskakująca, fascynująca, ale też mogła paść ofiarą błędów w tłumaczeniach. Tak. Trzeba ufać tłumaczom. Myślę teraz o tych wspaniałych tłumaczach, którzy nam tłumaczą teraz symultanicznie. Nie wiem, jak to robią. Uważam, że to jest jakiś cud i myślę, że chyba należą im się brawa. A żeby być skrupulatny, podziękujemy panu Andrzejowi Chodoniowi i pani Dorocie Górak-Kubie. A w języku migowym Elżbiecie Żurawskiej i Pawłowi Żurawskiemu. Jeszcze raz wielkie brawa. Tak, gdy jest to niesamowite, jeżeli jest ktoś, kto potrafi tak to zrobić, więc ufa się tłumaczowi. I czasem jest tak, że tłumacz nawet poddaje właściwsze słowo do zdania. Jeżeli mogą wyłapać tę muzykę, to uważam, że jest to coś jakby niczym cud. Musiałem słuchać języka hebrajskiego, arabskiego. Starałem się umieścić, zawrzeć te aspekty w innym języku. Bo jest jeszcze jedna rzecz, jest taki głęboki język ludzki, Rami i Bassam mówią. To jest język żałoby, ale również jest to język zrozumienia. I ten ich przekaz jest bardzo prosty, ale jednocześnie dość bardzo głęboki. Nie musimy się kochać nawzajem, nie musimy tak naprawdę się lubić nawet, ale musimy, absolutnie musimy się nawzajem rozumieć, bo jeżeli nie będziemy się rozumieć, to w
wtedy będziemy w dużym, dużym kłopocie. I to właśnie dzieje się poprzez sztukę i formę opowiadania historii. Nie chodzi o tutaj żadną dydaktykę, o politykę, o wygłaszanie opinii. Nie mówimy o jednym państwie, drugim państwie, konfederacji, federacji. Nie, ci ludzie opowiadają historię swoich córek. I poprzez opowiadanie tej historii dają nam dostęp do historii i kultury i sposobu myślenia, który jest coraz częściej zaprzeczany przez osoby, które tylko myślą o polityce. Rami i Bassam nie są politykami, żyją na głęboko ludzkim poziomie i ta opowieść daje nam głębszy dostęp do pewnych aspektów historycznych, politycznych, niż kiedy słuchamy kogoś, kto przez 20 minut mówi o jakiejś ze swojego zniszczonego umysłu, zrujnowanego polityką. To otwiera to drogę do tak wielu pytań, że nawet nie wiem, od czego zacząć, ale zacznę może od tego. Niedawno w New Yorkerze ukazał się artykuł, który opowiadał o ofiarach wojny w Ukrainie i opowiadał o rosyjskich żołnierzach z Dagestanu. I moim pierwszym odczuciem było, dlaczego w ogóle czuć empatię do tych ludzi. A potem poczułem w sobie, że to przecież złe, że tak czuję, że przecież ci młodzi chłopcy umierają na wojnie i może należy ich jakby wysłuchać ich historii. I tak sobie myślę, czy trzeba mieć ciągle jakiś kompas, jakąś busolę, zwłaszcza jeżeli opisuje się konflikt, którego samemu się nie doświadczyło, żeby przez przypadek nie wmanewrować samego siebie w jakąś ideologię. A może jakby z góry musimy się pogodzić, czy pisarz, czy ty musisz się pogodzić z tym, że jesteś uprzedzony i że zawsze będziesz niesprawiedliwy. Tak, jest też to poczucie, gdy zderzyłem się z tym tematem Izrael-Palestyna. Nie jestem muzułmaninem, nie jestem Żydem, pochodzę z tradycji chrześcijańskiej. Nie jestem Izraelczykiem, nie jestem Palestyńczykiem i tak naprawdę nie miałem tak naprawdę tutaj dużego zaangażowania. Miałem pewne sympatie polityczne. Jestem w końcu Irlandczykiem i Irlandczycy generalnie raczej skłaniają się ku Palestynie, Palestyńczykom, ale i tak to po prostu jest. Natomiast mógłbym wziąć to słowo Izrael, Palestyna, mogłem je po prostu wymiennie stosować początkowo, ale no właśnie, czy to by zmieniło to, jak odczuwam te instynkty ludzkie? Więc mówił pan o historii tych młodych żołnierzy. To jest coś szalenie ważne, to musimy zrozumieć. Bo w tej chwili są te siły korporacyjne, siły militarne, które działają i wywierają kontrolę, sprawują kontrolę nad tak wieloma osobami i środkami, również nad środkami wyrazu artystycznego. Więc jako pisarz, jako artysta, jako dziennikarz, jako myśliciel, bibliotekarz, jako nauczyciel, wszyscy my musimy powiedzieć, prawda jest niejasna, skomplikowana. Ten temat jest złożony. Musimy przyjąć te sprzeczności. Nie chodzi o to, żeby teraz machiwać rękami, mówić, o, to nie ma znaczenia. Nie, to wszystko ma znaczenie, absolutnie tak. Ale również zadaniem artystów jest wejście w ten temat, podrapanie, pozadzieranie pewnych rzeczy, żebyśmy mogli zrozumieć to, w jaki sposób, jak bardzo podobni do siebie potrafimy być. Krótka historia. Narrativ 4, ta organizacja, o której mówiłem, organizacja artystów, na przykład dzieci z południowego Bronxu w Nowym Jorku, to jest drugi najbiedniejszy dystrykt i dzieci ze wschodniego Kentucky. Tam są czarne imigranci, tutaj dzieci głównie białe. Tu demokraci, tu generalnie państwo, jakby kraj trumpowski. I te dzieci gdzieś razem gromadzimy. Te dzieci są przerażone.
boją się siebie nawzajem. Bo ten myśli sobie, a ten pomyśli, że jestem rasistą, a ten pomyśli, że jestem biedakiem, ale i tak dalej. Ale gdzieś razem zasiadają i gdy zaczną opowiadać swoje osobiste historie, i to jest klucz, osobiste historie, ujawniają coś, opowiadają coś o sobie, coś, co daje punkt zaczepienia tej drugiej osobie. I to jest akt radykalnej empatii. I na tym polega dobra literatura. I to robi dobra literatura. Daje nam spojrzenie obdarzone empatią, spojrzenie w życie innych ludzi. Nie oznacza, że musi być coś miękkiego, nie jakieś takie, tak jakieś marzycielskie, wszyscy pokochamy się wszyscy, jak opowiemy sobie historię o swojego życia. Nie, tak się nie zdarzy. Festiwal taki jak ten państwa festiwal, czy biblioteka, czy szkoła, to mają taką rolę, że otwierają zdolność do rozszerzenia naszego wszechświata. A jednocześnie, szczególnie takie dni, kiedy przychodzimy tutaj, wchodzimy do budynku, zamykamy drzwi, wyłączamy GPS-y, włączamy naszą wyobraźnię, to jest konieczność, to jest to, co musimy robić. I mam nadzieję, że na festiwalu, w festiwalu uczestniczy również wiele młodzieży w ciągu tych kolejnych dni. To, o czym mówisz, przypomina mi, wrócę na moment do tej wypowiedzi poprzedniej o tym, że coś jest, przepraszam, głównym, dopóki nim aż w końcu przestaje nim być. I to łączy się jakoś z tym, o czym rozmawiamy, bo jest wojna do momentu, w którym ona przestaje, po prostu, w którym ona się kończy. I mówię o tym tylko dlatego, że zastanawiam się, czy pisanie o wojnie, która trwa między Palestyną a Izraelem, w napięciu, konflikcie militarnym, nie rzutowało jakoś na ten konflikt, w którym pan ty musiałeś się wychować, czyli Irlandię, Wielką Brytanię i tym, co się działo w historii, która przecież też nikt nie obiecywał w latach 60., 70., że tutaj skończy się coś pokojem, prawda? Zastanawiam się, czy ta historia nie łączą się, bo się nie łączą, ale czy nie mają jakiś paralel? Tak, istnieją tutaj elementy podobne. Jako dziecko wsiadałem do autobusu z mamą i jechałem z Dublina do Derry. Na pewnym etapie zatrzymaliśmy się na granicy i czerwone skrzynki pocztowe zamieniały się na zielone i drogi były szersze. Wsiadali żołnierze, dosiadali się, mieli ze sobą broń, gdy wcześniej nie widziałem broni. I tak wiele elementów świata, w którym dorastałem, były tworzonych przez te momenty, kiedy widziałem to, co w zasadzie sprowadzało się do wojny, która rozgrywała się na moich oczach. A gdy chciałem zrozumieć to, co dzieje się między Palestyną i Izraelem, to też było podobnie, ale jednocześnie nie sądzę, żeby to było konieczne, żeby konieczne było doświadczenie tego rodzaju, żeby móc gdzieś pojechać i mimo wszystko jednak mieć głębokie zaangażowanie z empatią w daną sytuację. Ci wszyscy reporterzy, dziennikarze na liniach, pierwszych liniach frontu, wielki hołd dla nich oczywiście przynoszą nam, dają te historie, bo gdyby ich nie było, to nie byłoby przeciwwagi dla całej tej propagandy, która do nas dociera. Więc jak dla mnie, no niektórzy mówią, że nie masz prawa mówić o Izraelu i Palestynie. I może mają rację. Nie wiem. Ale głęboko odczułem to w całym moim ciele, że chciałem o tym pisać, chciałem o tym mówić, chciałem pisać o ich córkach, chciałem pisać o żałobie, chciałem pisać o przemocy, o tych wszystkich rzeczach, które są dla nas wspólne. Chciałem również powiedzieć, że wszyscy w tym uczestniczymy, wszyscy przyłożyliśmy do tego rękę, bo wiecie co? To się dzieje w Palestynie i Izraelu, zgadza się, ale to nie oznacza, że odwróciliśmy się od tego w Belfaście, w Nowym Jorku czy w Polsce.
tak naprawdę. Przykładamy do tego wszyscy rękę. I głęboko wierzę, że opowiadanie historii może pomóc przynajmniej w uznaniu, dopuszczeniu do siebie tych okropności, które wydarzają się na naszych oczach, ale również wierzę, że jeżeli będzie się o tym mówić to wystarczająco często i z wystarczającą siłą, to wyniknie z tego prawda. Rami i Bassam. Oni bardzo są krytykowani. Bardzo często, bardzo dużo, jak idą do szkół przemawiać, to się obrzucani rzeczami, mówią aresztować Bassama, Ramiego, wyzywają ich. Ale tak czy inaczej, to oni są po właściwej stronie historii, oni o tym wiedzą. I jest to takie głębokie poczucie w moim jestestwie, tego kim są. I myślę, że większość z nas ma takie poczucie. Która strona jest właściwą stroną historii? To bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście muru, który dzieli Izrael i Palestynę. Przypomina mi się historia, którą opowiedział artysta Michael Rakowicz. Aż zdziwiłem się, że nie znalazłem jej w książce. Jest taki rodzaj wina, który jego koleżanka artystka też robiła, który się nazywa Grona Gniewu, Grapes of Wrath, które po izraelskiej stronie wyrosły, a wypączkowały i zostały zebrane po palestyńskiej stronie i są zabutelkowane jako te łączące, przenikające przez mur rośliny. I to taka paralela, która nawiązuje trochę do Philippa Petit, który jakby łączy, przechodzi ponad, a jednak to przejście jest tak trudne, tak nieoczywiste, tak skomplikowane dla niego. No, czy to trochę ta figura, która pojawia się z dołu, ten Philippe Petit w twojej książce, bo to już z tego co wiem trzeci raz, gdzie on się pojawia, to nie jest właśnie taka figura porozumienia, dialogu, pojednania, czy może coś innego? Czy może ten Philippe Petit coś innego symbolizuje? Tak, uwielbiam tą historię o winie. Słyszałem już, że słyszałem tą historię o Grona Gniewu. Po tym, jak już skończyłem książkę. Jest zresztą wiele podobnych historii o rzeczach, które jakoś przenikają przez tą straszliwą, ten straszliwy mur. Na przykład Bejala. Ten mur przechodzi przez część klasztoru. Dzieją się tam straszliwe rzeczy. Oczywiście mamy również mury w Belfaście, w wielu innych miejscach na świecie. Tak, budujemy ścianę, a potem je niszczymy często, czy też mury. Ramsan używa, właściwie obaj mężczyźni używają swojej historii, aby zdemontować te ściany. I w końcu te mury padają. Koniec końców wszystko ulega zmianie. Mury też kiedyś się kończą. Natomiast sposób, w jaki się kończą, w jaki upadają, również ma znaczenie. Sam mówi, że niesamowite jest to, po tym, co się stało w latach 40., 1940, pojawia się niemiecka ambasada w Tel Awiwie i izraelska ambasada w Berlinie. Kto by wierzył w połowie latach 30. XX wieku, że coś takiego się stanie? Jeżeli coś takiego jest możliwe, pokój jest możliwy. Przypomnę tutaj również o traktatach pokojowych z Egiptem i tak dalej. Przypominam tym wszystkim, którzy nie wierzą w pokój, w możliwość pokoju. Również przypomnę, że za rok w Irlandii Północnej będziemy świętować 25 lat pokoju. Jest to taki chwiejny pokój, nie jest on doskonały, natomiast jest to pokój. Tak więc część mnie, która wierzy w to, co mówi Antoni Gramsci, włoski socjolog, intelektualista, który mówi, że jest pesymistą intelektu, a optymistą woli. Tak więc pogoda jest słaba, ale cóż, i tak
trzeba znaleźć nieco optymizmu w swojej własnej woli. Dziękuję. W zasadzie to chciałem po tym bardzo politycznej naszej rozmowie powiedzieć słowem zakończenia moich pytań o tym, co ja też wyniosłem z tej książki, a mianowicie, że jest to przede wszystkim dla mnie książka o rodzicielstwie, o tym, jak dwójka ludzi, rodziców, ojców, przeżywa wstecznie trochę poprzez utratę swoich dzieci swoje własne rodzicielstwo i zastanawiam się, na pewno wielu ludzi w krajach, w których książka była tłumaczona, w Stanach, w Irlandii, gdziekolwiek o niej rozmawiałeś, zadawało przeróżne pytania, ale zastanawiam się, czy poza tą debatą polityczną przychodzi do ciebie dużo osób, które chcą wokół tej książki rozmawiać jako o książce osobistej, rodzicielskiej, tej, która wyraża empatię wobec swoich najbliższych i wobec straty swoich najbliższych. Dziękuję, że o tym wspomniałeś. Tak, tak właśnie jest, taka jest prawda. Jest to książka o dwóch niesamowicie odważnych ojcach. Oni są również, też są czasami dosyć humorystyczni. No, czasami rozśmieszają mnie do łez swoim poczuciem humoru, ich umiejętnością po prostu trwania, kontynuowania. Także w tej książce chodzi również o to, w jaki sposób doświadczamy historii innych. Mamy tam taką metaforę o ptakach wędrownych. Ptaki latają z Polski, z Irlandii, ze Szwecji i przelatują nad tą przestrzenią powietrzną, nad Palestyną, nad Izraelem, również z Afryki Południowej, z Algierii. Tak więc innymi słowy te historie przelatują, wylatują z różnych kierunków i jako lądują w innych historiach. Tak więc ptaki są to dla mnie, wędrowne stada ptaków są dla mnie metaforą. Ponadto fakt, w jaki sposób ptaki współpracują z sobą. 100 ptaków czy 100 tysięcy ptaków w olbrzymiej grupie migrującej no, robi niesamowite rzeczy współpracując z sobą. Tak więc jest to również jeden z tematów książki. Ta umiejętność zachowania nadziei nawet w świetle tego całego zła, tych dowodów na całe to zło. Natomiast generalnie chodzi o to, przesłanie jest umiejętność tych ojców przekucia swojej żałoby, swojego smutku w coś bardzo silnego, bardzo głębokiego, coś bardzo ludzkiego, bardzo głęboko ludzkiego. Wydaje mi się, że jest to dla nas wszystkich bardzo ważne, aby dostrzec tą ludzką twarz w tych wszystkich historiach. Tak robią pisarze, a tak również robią czytelnicy, ponieważ pisarz jest nic nie wart. Jeżeli nie ma czytelników, to czytelnicy czynią książkę czymś ludzkim. Dlatego nadałem tę książce tytuł A Paragon. Taka skomplikowana struktura różnych historii, które się z sobą stykają. I koniec końców zdajemy sobie sprawę, że twoja historia jest moją historią, a moja twoją. Skoro wspomnieliśmy o czytelnikach, czytelniczkach i wszystkich tych, którzy książkę czytali, to może przejdziemy do tej części, w której nasze spotkanie może pójść w każdą stronę, czyli do pytań z Państwa strony. Jeżeli ktoś ma ochotę na zadawanie pytań, to zapraszam. Tu jest taki mikrofon po prawej stronie. Proszę o podchodzenie i zadawanie pytań. Czy są chęci może? Czy ktoś chciałby się czegoś dowiedzieć? Patrzę na salę i... No, tym razem nie ma pytań. Widać, że wszystkie wątki poruszyliśmy, o których chcieliśmy porozmawiać. Jeżeli nie ma pytań, to ja chciałem serdecznie Państwu podziękować i podziękować naszemu bohaterowi Colum McCandless z nami. Serdeczne brawa, wielkie dzięki.
Thank you so much, Colum. It was pleasure to spend time with you. Dziękujemy, Kolumie. Cudownie było być z tobą. Dziękujemy za niesamowite pytania i dziękuję wszystkim za obecność, za przybycie tu, za słuchanie mnie. Wiem, że nie jest to sytuacja idealna, łączenie się z wami poprzez ekran. Natomiast, jak już mówiłem na samym początku, mam nadzieję, że następnym razem uda mi się osobiście przybyć do Sopotu. Prawdopodobnie, mam nadzieję, również przyjadą ze mną Basem i Rami. Tak więc dziękuję wszystkim, dziękuję za przybycie i czytajcie dalej. Dziękuję. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu. Jedenasty Literacki Sopot, edycja irlandzka, 18-21 sierpnia. Spotkania, debaty, targi książki i wiele innych wydarzeń.